No cześć, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Piękna niedziela. Zapowiada się, że będzie ciepło. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia, jak ja to mówię. Jedziemy na wycieczkę. Zabraliśmy misia w teczkę. Nie jednego, tylko dwa. Misie. I jedziemy. Jeszcze krótki wyskok do Azdy, bo musimy wziąć sobie sztućce do grillowania. Znaczy do grillowania, mam na myśli tutaj sztućce te plastikowe i tak dalej, bo nie mieliśmy w domu, a nie chcemy normalnych brać, bo znowu się jakimś dziwnym przypadkiem pogubią, słuchajcie. Tak to jest, jak się z misiami jedzie właśnie na wycieczkę, lepiej wziąć po prostu plastikowe, tudzież drewniane, mam nadzieję, że będą te takie ala bambusowe drewniane, no bo ekologia, jestem ekoszurem. No, także poszli jeszcze tutaj po sztućce, spotykamy się ze znajomymi na wyjeździe z miasta przy McDonaldzie, bo tam weźmiemy sobie jeszcze na drogę kawę i tyle. I w drogę jedziemy na północ, ponoć jakieś wraki samolotów z II Światowej tam gdzieś są, znaczy jeden jest ponoć gdzieś tam w lesie ukryty. Nie wiem, zobaczymy, może i rzeczywiście się to potwierdzi, mam nadzieję, że tak. Wziąłem sobie ze sobą wykrywacz metali. Także, bo będziemy gdzieś tam na plaży też, także może się coś tam podłubię. Oczywiście nie liczę tutaj na jakieś wielkie fanty, no bo nie jesteśmy, że tak powiem, na kontynentalnej Europie, żeby tutaj jakieś mega nie wiadomo jakie fanty na plaży znaleźć. No ale słuchajcie, można. Nic mnie to nie kosztuje. Zastanawiam się, czemu tu tyle tych wózków, kiedy zawsze przy tej Azji jest taki bajzal, że tych wózków jest porozstawiane po parkingu dosłownie mnóstwo. Znaczy, to chodzi o to, że po prostu ludzie mają gdzieś i po prostu te wózki tak zostawiają, jak widzicie. Masakra. No ale cóż. Ktoś chyba tutaj pracuje i ktoś chyba te wózki poukłada. Jak jest duży wiatr i brzydka pogoda, no to jest niezbyt bezpieczne, bo jedziesz i że tak powiem, możecie wózek z Azdy zaatakować na parkingu. No ale cóż, jest ciężko. Dobra, ekipa już jest, także pakujemy się i dzida! Krótka przerwa na tak zwany kibel. Wchodzimy do lasu. Ale to jest zajebisty ten las, prawda? Nie wiem, gdzie tutaj pójść. Kurde, normalnie Wild Forest. Kolejna mała przerwa, no bo widoki fajne, także i tutaj się zatrzymaliśmy na chwilkę. Ładne widoczki i ciepło, całkiem fajna pogoda. Także ekipa poszła siku, my stoimy, a dookoła nas góry. Także grunt to relaks. Dałoby się zejść, ale by tu to tam zejść. Ale już widzimy. No i tak to właśnie wygląda. Jesteśmy w takim pięknym miejscu. Mikrofon założył, że gdy jedziemy na miejsce, także teraz troszeczkę szumi zapewne, ale fajnie i cieplutko. Szkockie pustkowia. Przepięknie. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w Cubin Forest. No, ładny kawałek za Inverness. Jesteśmy na łonie natury. Naprawdę się ciepło zrobiło. Wszyscy rozebrali się do t-shirtów. Banda Drombo za mną. Także, no, czeka nas chillout. Coś czuję. Ha ha ha!
wchodzimy na wieżę widokową. Jeszcze kilka centymetrów i będziemy u góry. Idziemy do góry. O, proszę. Kolega tutaj też się nie bawi ze skijem wejść. O, drugi kolega. Warto, bo widok naprawdę bardzo fajny. Szałas jest. No to można już noc w lesie spędzać. Przyjechaliśmy do kolejnej miejscówki. Tutaj ponoć jakaś plaża jest i tak dalej, to były wszystkie linki, wszystkie, znaczy się zdjęcia tutaj oczywiście dam, także będzie wiadomo w jakich lokalizacjach jesteśmy. Jesteśmy w lokalizacji, gdzie jest dużo przyrody, ale też jest masę turystów, masę samochodów jest. Zobaczymy jak to na tej plaży wygląda, ale jest trochę za dużo ludzi jak dla nas. No, zobaczymy. Ludzi jest dużo, samochodów jest multum, praktycznie nie można znaleźć miejsca parkingowego, jakoś się udało. O! No proszę bardzo, schodzimy na plażę i ujrzałem coś, czego się kompletnie tutaj nie spodziewałem, a mianowicie mamy osłonę przeciw lądowaniu niemieckim w tym rejonie. Proszę bardzo. No tego się nie spodziewałem. Może trochę tego tutaj widzę zostało. Tam widać jeszcze na samym końcu jest bunkier. Jeden będzie tu i tamten jest dalej też bunkier obserwacyjny. No nigdy tutaj oczywiście do inwazji nie doszło, ale no mówię, było to stawiane tak samo jak były bunkry stawiane w okolicach Dundee, tak? Czy St Andrews, czy Leven. No na tym całym paśmie możemy właśnie zobaczyć umocnienia przeciwko ewentualnej inwazji. Mało ludzi sobie zdaje sprawę tak naprawdę, po co to tutaj jest i jak to się tutaj znalazło. A szkoda, bo jest to zawsze ciekawa historia. Tutaj mamy jeszcze jakiś bunkier. Tam dalej z przodu też jest, ale tutaj widać, że to wszystko zostało zawalone. I tutaj też jest podstawa bunkra albo jakiegoś obserwacyjnego. Tam dalej jeszcze jest więcej. Przejdziemy, tam jest jeden taki osunięty na dół, także zaraz tam przejdziemy na dół. No i jesteśmy przy bunkrze, który był bunkrem obserwacyjnym. Tutaj jest jakiś obserwator chyba w środku. Bunkier obserwacyjny, on już jest obsunięty trochę. Trochę bardzo. No ale on stał tam na szczycie. No to wszystko było oczywiście wyżej, prawda? No ale macie bunkier obserwacyjny z okresu II Światowej.
Konkret oczywiście, który patrzył w tą stronę. Znaczy myślę, że tam się da do środka wejść. Chyba się da wejść do środka, bo tu już jakiś obserwator wszedł. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. No ja tam nie będę wchodził do środka, ale mogę zrobić wideo. Tak to wygląda w środku. Fajnie tam jest? Tak. No proszę. Bardzo fajnie to wygląda. Z góry to wygląda następująco. Bunkier obserwacyjny. Z czasów II światowej w Szkocji. Budowany przez Polaków. Przez polskie wojska inżynieryjne. I te umocnienia się jeszcze ciągną i ciągną i ciągną. Nadal jesteśmy jeszcze w tym miejscu. Troszeczkę już jest mniej ludzi, także idziemy jeszcze w tamtą stronę, do samego przodu, zobaczyć kolejne bunkry obserwacyjne, no bo tak to trzeba nazwać, ten taki jak właśnie jest za mną. No jest tego trochę tutaj, powiem wam szczerze, że jest tego trochę tutaj, tych umocnień. One też niektóre już są bardzo mocno poniszczone. No kilkadziesiąt lat jakby nie było, minęło. Wydmy, powiem szczerze, że no takie wydmy, takie widoki troszeczkę jakby w Polsce, nie? Troszeczkę tak jakbyśmy byli gdzieś nad polskim morzem, między Zdroje i te sprawy. Zapach lasu też taki swojski. No fajnie, mega pogodę tak naprawdę trafiliśmy dzisiaj. I to jest, no jakby nie było, rzadkość, w każdym razie w Szkocji. Także bardzo dużo ludzi tutaj dzisiaj było. Mamy godzinę w tej chwili już 18. Było tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi na tej plaży. No i ludzie no, korzystali z pogody, no jest to oczywiste. I my korzystamy też. Czeka nas jeszcze 3 godziny powrotu do domu. Jakoś damy radę, chyba będę musiał sobie jeszcze jakąś kawę po drodze wypić. Ale warto, warto. Bardzo fajne miejsce. Idąc tak wzdłuż tych wydm, można zobaczyć, ile tutaj pticów mieszka na swoje dziuple w wydmach. I te ptaki tutaj mieszkają. I to jest wszystko na całej długości tak naprawdę tych wydm. Dochodzimy do kolejnego bunkra obserwacyjnego. Ten już troszeczkę inaczej usytuowany. Też go zmyło. On był kiedyś bliżej wydm. Morze pochłania wszystko. I tam jeszcze jest kolejny. Weźmy do środka, zasypany tak samo od środka jest. Tak to wygląda w środku. Jeszcze belki drewniane w środku zostały, widzę nad oknami. Kawał historii.
obejdziemy go sobie dookoła. Piękny relikt historii. Jeszcze chwilę szliśmy dalej, idziemy. I tutaj jeszcze inny rodzaj, widzę, umocnień jest. Są to takie płyty dziwne, które wyglądają w sposób następujący. To też jest dziwne. No i tam dalej idą bunkry i całe to wybrzeże tak wygląda. Także pomału wracamy do domu.